Szczątki dzisiaj to rezerwat geologiczny, który chroni kilka grup skalnych ostańców o dość ciekawych nazwach związanych z legendami. Przątka Matka, Przątka Baba, Zbój Madej. Rezerwat Przątki odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi i obejmuje ponad 13 hektarów skał piaskowców ciężkowickich z charakterystycznymi formami sedymentacyjnymi i erozyjnymi. A tak, w ogóle to cześć. Witajcie na kanale Terra Cognita, Ziemia Poznana. Jesteśmy dokładnie w połowie serii ukazującej 10 najciekawszych i najbardziej wartych odwiedzenia miejsc w powiecie krośnieńskim. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania oraz polubiania moich filmów, co pomoże mi w rozwoju tego kanału. A więc dzisiaj rezerwat przyrody nieożywionej Przątki. Jeden z chyba najbardziej fascynujących rezerwatów przyrody w Polsce. Położony jest on niedaleko miejscowości Korczyna i Czarnorzeki, około 10 km na północ od Krosna, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym i znany jest z imponujących formacji skalnych przypominających ludzi, zwierzęta czy budowle. Największe z nich, wspomniane już wcześniej, Przątka Matka oraz Zbój Madej, osiągają do 20 metrów wysokości. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam bywać w takich miejscach, kiedy nie ma tutaj zupełnie nikogo oprócz ptaszka. To był chyba kos. No, tak jak powiedziałem, uwielbiam bywać w takich miejscach, w rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, na szlakach i wszędzie, gdzie jest piękna przyroda i cuda natury, w momencie, kiedy nie ma zupełnie nikogo. Przyjechanie tutaj w poniedziałek o godzinie 8 rano to był absolutnie zajebiaszczy pomysł. Co prawda na parkingu tutaj przy drodze na Rzeszów stał jeden samochód, ale wygląda na to, że nie poszli oni, ona, bądź on na Przątki. Rezerwat utworzony został w 1957 roku i od 2009 roku nosi imię profesora Henryka Świdzińskiego, wybitnego geologa, który przyczynił się do jego popularyzacji. Głównym celem ochrony jest zabezpieczenie niezwykłych formacji skalnych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego. Skały te mają około 35 do 55 milionów lat i pochodzą z dolnego eocenu, co czyni je prawdziwymi świadkami historii geologicznej regionu. Rezerwat Przątki to doskonałe miejsce na rodzinny spacer. Przez rezerwat przebiega czarny szlak turystyczny, który prowadzi następnie do zamku Kamieniec w Odrzykoniu, który będzie bohaterem kolejnego odcinka. Szlak wzdłuż formacji skalnych ma około 1,5 km długości i w gruncie rzeczy nadaje się chyba dla każdego. No, może jedynie wejście z wózkami dla dzieci może nie być najlepszym rozwiązaniem. Wstęp do rezerwatu jest oczywiście bezpłatny, a w najbliższej odległości znajdują się dwa parkingi, z czego tego przy drodze wojewódzkiej 991 nie polecam, bo jest bardzo mały. Ha, jeszcze jedna rzecz, dosyć ważna. Musicie pamiętać, że Przątki to jest rezerwat przyrody, więc wiele rzeczy jest tutaj zakazanych. Z tego, co czytałem na tablicach informacyjnych, na pewno nie można wspinać się na skałki, nie można zbaczać z szlaków turystycznych, co w sumie chyba niestety i tak każdy tutaj robi. Nie można oczywiście mazać, niszczyć w jakikolwiek sposób formacji skalnych, co niestety też się zdarza, bo już widziałem dosyć wulgarne napisy na początku szlaku. No ale cóż, o, i tutaj nawet są, zobaczcie. A dlaczego właściwie i w jaki sposób powstały tego typu formacje skalne? Otóż cały ten region, a jesteśmy praktycznie na górnej granicy Beskidu Niskiego, zbudowany jest z dwóch typów skał. Jeden to jest piaskowiec, a drugi to są łupki.
i powstanie tych skał na przodkach związane jest z faktem, że obydwie skały mają różną podatność na erozję. Tak, różnice w odporności na wietrzenie pomiędzy gruboziarnistym piaskowcem ciężkowickim i miękkimi łupkami eoceńskimi to główna przyczyna powstania tutaj tych fantazyjnych formacji skalnych. Tą bardziej wytrzymałą, bardziej odporną skałą jest co ciekawy piaskowiec, który raczej mógłby się kojarzyć z zupełnie przeciwnymi właściwościami. A jak właściwie przebiega taki proces wietrzenia, mający również nazwę erozji? Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za ten proces są woda, temperatura i wiatr. Miliony lat ich oddziaływania na skały, wnikania wody w szczeliny i pory, jej zamarzanie, rozsadzanie, tworzenie kolejnych szczelin, chemiczne rozpuszczanie mniej odpornych skał doprowadza do ich stopniowego kruszenia. Nie bez znaczenia są również siły tektoniczne, bez udziału których wypiętrzenie się tych warstw skalnych na powierzchnię w ogóle nie miałoby miejsca. Skały w rezerwacie Przątki posiadają kilka interesujących i dość rzadko spotykanych powierzchniowych form wietrzeniowych, takich jak systemy jamek na powierzchni skał oddzielonych wąskimi ściankami, kociołki wietrzeniowe czy formy związane z procesami łuszczenia się powierzchni skał. Kurczę, tak w ogóle z tego szlaku to chyba z tym, który zboczył, to byłem ja. Rezerwat Przątki to również siedlisko wielu gatunków roślin i zwierząt. Wśród skał można znaleźć rzadkie gatunki paproci, takie jak podrzeń żebrowiec, który jest unikalny dla tego regionu. Ponadto rezerwat jest miejscem bytowania licznych ptaków, w tym zięby, strzyżyka i pierwiosnka. Dzięki różnorodności biologicznej Przątki są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również stanowią ważny ekosystem dla lokalnej fauny i flory. Rezerwat ma również ogromne znaczenie kulturowe dla regionu Podkarpacia. Jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także miejscem, które wrosło w lokalne tradycje i opowieści. Legendy związane z Przątkami są przekazywane z pokolenia na pokolenie, kształtując lokalną tożsamość i dumę z pięknego, naturalnego krajobrazu. Skały te stały się inspiracją dla artystów, poetów i pisarzy, którzy często odwoływują się do ich symboliki w swojej twórczości. Jedna z najpopularniejszych opowieści mówi o trzech siostrach, które zostały zamienione w kamienie. Przed ślubem miały uprząść nici na swoje suknie ślubne, ale zamiast udać się do kościoła na rezurekcję, kontynuowały przędzenie. Rozgniewana matka przekleła je za nieposłuszeństwo, zamieniając w kamienne figury. Te skały, znane jako Przątka Babka, Przątka Matka i Przątka Córy, do dzisiaj przypominają o ich historii i są centralnym punktem rezerwatu. Inna legenda opowiada o trzech pięknych córkach pana na odrzy koniu, które miały być porwane przez bandytów. Aby je uratować, czarodziej zamienił je w skały, które teraz możemy podziwiać w rezerwacie. Te opowieści nie tylko dodają uroku temu miejscu, ale także wprowadzają elementy kulturowe i historyczne, które czynią spacer po Przątkach jeszcze bardziej fascynującym. Dziękuję za wspólny spacer po rezerwacie Przątki. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca i samodzielnego odkrywania jego uroków. Zapraszam Was do odwiedzenia Przątek i odkrycia ich piękna na własne oczy. To miejsce, gdzie natura i historia tworzą niezwykłą symbiozę, która na długo pozostaje w pamięci każdego, kto tu zawita. Do zobaczenia na szlaku. Hej! No i o tym właśnie mówiłem na początek. Nawet nie jest weekend, jest zwykły wakacyjny poniedziałek. Nawet jeszcze nie ma południa, a ten mały parking, z którego zaczynałem, jest już prawie całkowicie zajęty, więc dla wszystkich chcących odwiedzić Przątki, chyba najlepszą opcją jest jednak parkować w Czarnorzekach przy trasach narciarskich.